tokia. Šitas salė sveikinosi ir su mūsų viešne, rašytoja Olga Tokarčiuk, kurią mes matome ekrane. Tai šį vakarą iš tikrųjų labai smagu pristatyti lietuvių skaitytojų tikrai mėgstamą ir gal net drįsiu pasakyti mylimą autorę, tai lenkų rašytoja Olga Tokarčiuk. 2018 metais ji buvo apdovanota vadinamojų vertimo Bookeriu, Man Booker International Prize už romaną Begūnai, angliškai Flies, kurį į anglų kalbą vertė Jennifer Croft. Ir aišku, 2018 metais Olga Tokarčiuk tapo Nobelio premijos laureate. Tai tikrai Jokūbo knygos yra autorės magnum opus ir Jokūbo knygas iš lenkų kalbos išvertė šalia mane sėdintis Vyturys Jarutis, kuris yra Olgos Tokarčiuk vertėjas. Ir pasakysiu, kad šiemet vykusiuose knygos apdovanojimuose Vyturys buvo pripažintas geriausių vertėjų ir apskritai visa didžiulė šitos knygos lietuviško leidimo komanda ir redaktorė Audra Kairienė ir specialioji redaktorė Lara Lempertienė buvo nominuotos knygos įvykio kontekste. Tai aš dabar jau sveikinuosi su mūsų viešne ir visų pirma širdingai labai dėkojam, kad jūs radot laiko prisijungti. Mes tikrai nepaliaujam tikėtis, kad sulauksim vieną dieną gyvai jūsų Vilniuje. Ir šiemet sukanka 30 metų nuo jūsų pirmojo romano pasirodymo, nuo to romanistės debiuto. Knyga vadinasi knygos Žmonių kelionė, mes kol kas jos lietuviškai neturime. Tai aišku, aš pirmiausia sveikinu jūs 30 metų to tokio rašytojos buvimo, rašytojo rašymo. Ir noriu labai paprastai paklausti, kaip per tuos 30 metų keitėsi, apskritai ar keitėsi literatūros ir rašytojystės, na ką reiškia būti rašytoje supratimas? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę Was odwiedzić w ten dziwny sposób. Ale naprawdę wierzę, że w najbliższym czasie jakoś znowu wrócę do Wilna i będziemy mogli się spotkać na żywo. Tak, rzeczywiście mam jubileusz. To jest 30 lat, od kiedy pojawiła się moja książka, ale pierwsza. Ale ja pisałam też dużo wcześniej. Myślę, że to już będzie ze 40 lat, od kiedy moją głowę zajmuje tylko literatura. Jak się zmieniło? Mnie się wydaje, że się... Na pewno przez te 30 lat w Polsce w moim rozwoju jako pisarki towarzyszyły mi ogromne przemiany społeczne, ekonomiczne. I trudno jedno od drugiego oddzielić, bo kiedy zaczynałam pisać, ta książka debiutancka, która ukazała się 30 lat temu, pamiętam, że wydawnictwo było tak malutkie i tak słabe, że kazali mi zapłacić za papier, żeby ta książka mogła się ukazać. Przez jakiś czas miałam też swoje małe, prywatne wydawnictwo, w którym drukowałam książki psychologiczne, ponieważ z poprzedniej profesji jestem psychologiem. Myślę, że to, co jest dla mnie najważniejsze, to, że kiedy zaczynałam pisać, właściwie wielu młodych pisarzy i pisarek wierzyłam raczej w taką wersję literatury, która jest ekspresją samego siebie, która raczej prowadzi do tego, że poprzez język, poprzez literaturę chcemy wyrazić to, co czujemy, to jak widzimy świat. A dzisiaj myślę o literaturze dużo bardziej poważnie. Myślę, że to jest potężna siła, która tworzy opowieści i która może zmieniać ludzkie myślenie o świecie, która produkuje swego rodzaju jakby rzeczywistość inną, w której możemy się przejrzeć jako społeczeństwo, jako jednostki. W końcu to też jest wielki biznes, który daje pracę wielu osobom, którego wyroki są, no nie wiem, jakoś tam pojawiają się w mediach, który obraca ogromnymi pieniędzmi. Więc rzeczywiście przez te 30 lat zobaczyłam jako całe spektrum tych wszystkich przemian.
Taip, tai per 36 metų iš tikrųjų daug kas pasikeitė, turbūt mes dabar patys už tos pastaruosius metus gyvenam visiškai kitame pasaulyje. Bet pakalbėkime apie jūsų didžiąją knygą ir turbūt svarbiausia jūsų knyga, Jokūbo knygos, kur tikrai čia pilna salė, neleis man sumeluoti, kaip mes ilgai laukiam šito jūsų romano lietuviškai. Ir labai svarbus, aišku, yra knygos viršelis, nes pavadinimas tikrasis yra labai romano ilgas, Jokūbo knygos arba didžioji kelionė per 7 sienas, 5 kalbas ir 3 didelės religijas, neskaičiuojant tų mažų, mirusiųjų papasakota, o autorės papildyta konjektūros metodu semintis iš įvairių knygų, taip pat ir išvaizduotis, kuris žmogui yra didžiausia natūros dovana. Aš įsivaizduoju, kad jūs per tiek metų po šitos knygos išleidimo daugybę kartų sulaukėt šito klausimo, bet vis tiek paprastai natūraliai norisi paklausti, kiek laiko jūs užtrukot parašyti šį romaną ir jūs nekart esat minėjusi, kad tai tikrai istoriškai yra labai pagristas tekstas, kad man iš karto šovė tokia mintis, kiek čia galėtų disertacijų tilpti į šitą knygą ir turbūt taip išėjo 2014 metais, bet rašėte, nežinau, gerą dešimtmetį, gal net ir dar ilgiau. Rzeczywiście trudno jest wyznaczyć jakąś taką cezurę konkretną, że któregoś dnia zaczęłam pisać tę książkę. Najpierw trwał bardzo długi okres zbierania materiałów, ale też próba zrozumienia tej niesamowitej historii kupców żydowskich, biednych, którzy nieustannie kręcili się po Europie, handlując czym popadło. Ta grupa kupców, która zmienia się w sektę, a ta sekta stawia sobie bardzo duże zadania przed sobą, takie metafizyczne, mianowicie zmiana, zbawienie świata, ale też zadania emancypacyjne. W tym sensie, że wydaje mi się, że ten ruch frankistów można dziś rozumieć trochę jako ruch paraoświeceniowy czy preoświeceniowy. Czyli prowadzący do swego rodzaju emancypacji grupy, która jest po pierwsze mniejszością, a po drugie grupą wykluczoną niejako społecznie, tak jak powiedziałam o swoich bohaterach. Tak jak powiedziałam, też trudno mi powiedzieć, jak długo ją pisałam. Ja przyjmuję, że to jest akt samego pisania, trwało jakieś 8 lat. Do tego dochodzą jeszcze przygotowania, podróże też, które mi były bardzo potrzebne, ponieważ ta książka dzieje się w wielu miejscach w Europie i nie tylko w Europie, bo także w Turcji. I większość z tych miejsc musiałam zobaczyć na własne oczy, żeby umieć je opisać, ale też żeby jakoś je zrozumieć, żeby mieć w głowie wyobrażenie, jak będę je opowiadała. Nieskończone lektury, praca w bibliotekach, szukanie tekstów, które zostały zapomniane i gdzieś leżą na półkach w Bibliotece Narodowej, rozmowy ze znajomymi, rozmowy z nieznajomymi, ogromna praca, która zajęła mi naprawdę wiele lat, jakąś dużą część mojego życia, ale proszę mnie źle nie zrozumieć, nie czuję tego jako wysiłek. Była to dla mnie przygoda i swego rodzaju jakieś takie prywatne studia uniwersyteckie, które musiałam podjąć na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. I chyba to jest to miejsce, że muszę się tutaj pokłonić Wyturasowi, który to się zdecydował na przetłumaczenie tej książki. I spędził może nie 8 lat tłumaczenia, ale też jestem ciekawa, jak długo to tłumaczyłeś. To w każdym razie on tutaj jest czynnikiem niezwykle ważnym, takim merkurialnym, który przeniósł książkę napisaną po polsku w język litewski i pozwolił Państwu ją przeczytać. Dabar aš kaip tik ir noriu duoti mikrofoną Vyturiui, nežinau, kad jis turi labai gerą klausimą, o Vyto Berčik, tai prieš paklausdamas galėsiu ir atsakyti. Lietuviškai kalbėsiu. Labas, Olga. Aš suprantu, kad tavo galvoj šita knyga yra
Na maždaug apie 20 metų. Jeigu tarkim 10 metų truko studijos ir rašymas, o paskui dar beveik 10 metų visam pasaulyje tenka daug apie ją kalbėti. Tikriausiai ir atsibodo visur kartoti tą patį per tą patį. Bet vakar turėjom tokią liūdną datą iš tikrųjų ir aš pagalvojau, kaip manai, ar atsirado tau kažkokių naujų minčių apie tą knygą, nors tu jau viską iškalbėjai liktai ir viską išmastėjai ir viską išgalvojai, bet kai dabar galvoji apie tą knygą, apie savo rašymą, ar atsiranda kažkokių, vat, šituose kontekstuose dabartiniuose, atsiranda kažkokių naujų minčių apie Jokūbą, apie Jokūbą judėjimą, apie tai, apie ką tu rašėjai? Dziękuję za to pytanie. Powiem, taka jedna mała rzecz mi się wczoraj przydarzyła, mianowicie dostałam od przyjaciół bardzo wyjątkowy i rzadki dokument, który opowiada o życiu resztek tej sekty w Offenbachu po śmierci Jakuba Franka. I o tym, jak Ewa Frank zmaga się z wierzycielami i są tam wywiady z członkami tej społeczności. I to jest bardzo ciekawe. I sobie tak czytałam to i żałowałam, że nie znałam tego dokumentu wtedy, kiedy pisałam książkę, bo z pewnością bym tych informacji użyła na końcu, żeby pokazać też, jaki był koniec tej frankistów właśnie w Niemczech. Wygląda to dosyć w ogóle niezbyt przyjemnie i dosyć banalnie, bo było o pieniądze. I niejako śmierć Ewy Frank na zawsze położyła koniec tej odmiany niemieckiej i tej niezwykłej społeczności ze swoją armią, ze swoją polityką prowadzoną bardzo, bardzo no, jakoś tak inteligentnie. Więc to na zawsze się skończyło. I myślę, że będą dochodzić do mnie jeszcze takie dokumenty, których nie znałam pisząc tę książkę. Nie chciałabym, żeby to była pokusa, żeby dopisywać jakieś apendiksy, albo jakieś drugie części, albo następne odcinki. Ale mam nadzieję, że ludzie, którzy będą się zajmować tą książką, krytycy czy literaturoznawcy, będą mieli otwarte głowy na te dodatkowe wiadomości, które dopełniają tę moją literacką historię frankistów. Wczoraj też mieliśmy rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie i myślę, że chciałabym o tym wspomnieć w kontekście tej książki, mimo że może się Państwu wydać na pierwszy rzut oka, że jakieś związki są dalekie, ale przecież nie są dalekie. Bo jak dziś patrzę na księgi Jakubowe, to myślę o tej książce, która pokazuje utraconą w XIX wieku wspólnotę Europy. Taką wspólnotę przed powstaniem państw narodowych, wspólnotę wielkich prądów kulturowych, które pojawiały się w każdym kraju w jakiejś innej odmianie. I to brzmi bardzo jakoś tak pocieszająco w kontekście wojny. To znaczy pokazuje przygodę frankistów jako przygodę europejską, jako przygodę dziejącą się w tygru wielu kultur, wielu języków, tak to, jak to wspomniałaś, czytając tę okładkę. Więc chciałabym, żeby w jakichś bibliotekach, jeżeli się będzie ustawiać książkę, księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, to żeby ona stała na półce historii europejskiej, czy z historii takiej wspólnej historii europejskiej. O właśnie. Jūs ne kartą esat kalbėjusi apie tą sunkumą kurti Jokūbo personažą, tiksliau ir jūs knygoje rodo tą Jokūbas nekalba tiesiai, visi yra tas labai įdomiai
jūsų pasirinktas metodas Jokūbo personažą sudurstyti iš to, kaip kiti žmonės kalba apie jį. Bet aš noriu klausti jūsų, nes jūs iš tikrųjų ir lietuviškai esančio knygoje jautrusis pasakotojas esate aprašęs, kaip 97 metais antikvariate radote tas knygutes, kur iš tikrųjų ir tarsi pradėjote tą Jokūbo istoriją, tai jūs tarsi nuputėt dulkės nuo ne tik to pagrindinio vado Jokūbo Franko, bet ir tarsi nuo viso judėjimo ir ar rašytojai atrasti tokį užmirštą tikrą istorinį fenomenomis keliomis skirtingomis pasakojimo perspektyvomis? Ja to w swoich esejach, w jednym z esejów nazywam takim pojęciem świata pomagającego, ponieważ czasami mam takie wrażenie, weźcie to wszystko w cudzysłów, że są takie opowieści, które domagają się same opowiedzenia. I one są niejako, wszystko to mówię jako metaforę oczywiście, próbują znaleźć swojego pisarza albo znaleźć swoją pisarkę, żeby zostały opowiedziane. I tutaj w przypadku ksiąg Jakubowych myślę, że właśnie coś takiego się zdarzyło, ponieważ tak, właściwie każdy mógł znaleźć taką książkę. Ona była wydawana i nie wiem, można, jest w bibliotekach. Ale trzeba było pewnie mojej fascynacji historią polsko-żydowską i mojego takiego zaparcia archiwistycznego. Kilka czynników, które się złożyły to wszystko, ale rzeczywiście można to z zewnątrz nazwać pewnym zbiegiem okoliczności czy szczęśliwymi trafami, ale jako psycholog nie dam się łatwo uwieść takim pojęciom jak przypadek i wydaje mi się, że to jest raczej bardzo natężona uwaga i bardzo jakby taka jakby taki stan świadomości pisarskiej, który znajduje rzeczy, które są potrzebne do książki w mało oczywistych miejscach i to wygląda z zewnątrz jak przypadek. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dały podróże, spotkania z ludźmi, którzy na przykład mieli w rodzinach pamięć taką o tym, że ich przodkowie byli frankistami, chociaż czasami ci ludzie sami nie rozumieli, co to by miało znaczyć, więc zbierałam te opowieści, niejako znosząc je do tego koszyka z tym całym swoim researchem, a później przerabiałam na opowieść. I myślę, że tutaj warto by było wspomnieć o tym tajemniczym słowie, które pojawia się w tytule, koniektura. Koniektura to jest taki termin archiwistyczny, który mówi o takim procesie odcyfrowywania tekstu, o takim momencie odcyfrowywania tekstu, kiedy mamy jakąś dziurę w tekście, no bo się spalił, zniszczył, nie wiemy, co było w środku strony. I wtedy archiwiści próbują, korzystając z kontekstu całego tekstu, wypełnić sensowną treścią tę dziurę. To się nazywa właśnie koniektura. Więc moje pisanie ksiąg Jakubowych bardzo często się opierało na tej metodzie. To znaczy miałam dane historyczne, wiedziałam, że Jakub Frank pojechał na przykład do Lublina ze swoimi wiernymi. Miałam opisy jakiejś sytuacji z Księgi Słów Pańskich, to jest ten podstawowy właśnie tekst o frankistach, spisany przez uczniów Jakuba Franka. Ale miałam też, nie wiem, kalendarz, co się wtedy działo w Lublinie, kto był wtedy burmistrzem i tak dalej, jakie były wydarzenia. Ale jednocześnie musiałam znaleźć pomosty między tymi wydarzeniami, które by były literackie, które by opowiadały historię, które by pokazywały nam tych ludzi w działaniu, w jakiejś sytuacji. Więc ta książka jest dobrze oparta na faktach. Wszystko jest doskonale sprawdzone. Tam, gdzie nie byłam, tam, gdzie fakty czasami mnie przerażały, bo były takie momenty, tam decydowałam się na cytaty.
Wręcz cytaty. To jest na przykład moment dysputy we Lwowie między stroną chrześcijańską i żydowską. Bardzo niebezpieczna idąca na krawędzi dysputa, ponieważ Kościół katolicki już wiedział, jak ona się skończy, to znaczy ukaraniem Żydów. Więc żeby nie pozwolić sobie na jakieś konfabulacje, praktycznie zacytowałam całą tę rozmowę, te przesłuchania z dokumentów. Ale oczywiście dużo postaci jest przeze mnie może nie tyle wymyślonych, co niejako przywołanych z przeszłości. Szczególnie to dotyczyło postaci kobiecych, o których, jak wiemy, historia gorzej pamięta niż o mężczyznach. I bardzo często postaci kobiece pojawiają się nawet nie pod nazwiskami, tylko jak żona kogoś tam, albo córka czyjaś tam, albo kochanka i tak dalej. Więc musiałam odgrzebywać ich imiona, a w przypadku, kiedy to nie było możliwe, musiałam im jakby nadawać imiona i włączać te postaci do akcji. Więc tak to z grubsza rzecz biorąc wyglądało. Tai kita metu iš tikrųjų bus 10 metų nuo šitos knygos pasirodymo ir nežinau, gal jūs žinosit, nes tikrai irgi smalsu paklausti, ar per tą laiką pasirodė naujų mokslinių tyrimų ir apie patį Jokūbą ir vienam interviu su rašytoja Fedorčiuk, jis labai gražiai kalbėjo apie tą užmirštą ir su mūsų rašytoja Kristina Sabaliauskaitė apie užmirštą baroko tikrą poetę Družbacką, kurios tikrai įsimintinas yra, žodžiu, įsimintinas paveikslas sukurtas knygoj, tai galbūt jau atsirado naujų tyrimų ir apie tas istorijos užmirštas moteris gal jūsų knyga inspiravo. No, mam nadzieję, że Elżbieta Drużbacka w Polsce jest znana polonistom, którzy studiują historię literatury polskiej. Natomiast zwykły czytelnik, zwykły człowiek nie ma o niej zielonego pojęcia. I to jest rzeczywiście zdumiewające, dlatego że jej poezja dzisiaj brzmi bardzo dobrze, bardzo głęboko, bardzo lirycznie, bardzo osobiście. I spokojnie myślę, że te jej wiersze mogłyby być wydawane. Podsuwałam taki pomysł naszemu dyrektorowi Biblioteki Ossolineum, żeby wznowić dzieła Drużbackiej właśnie z obszernym komentarzem i też jej biografią, biogramem dużym, żeby ona mogła rzeczywiście wrócić. To prawda. Podobnie jest z Katarzyną Kosakowską, postacią, którą odkryłam przez przypadek, która jest no, taką proto-feministką, bym powiedziała, w tamtych czasach. Kobietą niezwykle energetyczną, która prowadziła swój salon polityczny w Warszawie i wpływała na polską politykę wtedy, na politykę Rzeczpospolitej. Zresztą też jakby od strony takiego życia osobistego niezwykle ciekawa, podobno często nosiła się po męsku, a jej mąż, żeby się zgodziła wyjść za niego za mąż, oświadczył jej się na worku ze złotem. I to podobno ją skusiło, żeby wyszła za niego za mąż, bo uważała, że kobieta nie powinna wychodzić za mąż, bo jej to odbiera energię. Jest w bibliotekach polskich trochę o niej, trochę zostało jej listów, ale one też nie są opracowane tak jak powinny być, więc wydaje mi się, że leży na stole pomysł biografii właśnie Katarzyny Kosakowskiej do napisania. Ale najciekawsze rzeczy według mnie mogą się pojawić, jeżeli chodzi o badania samych frankistów i badania sabbataizmu jako tego odłamu mistycznego religii judaistycznej, ponieważ do tej pory mało wiedzieliśmy o tym i zostawało to głównie na biurkach, ta wiedza na biurkach znawców, ekspertów. Dzisiaj, kiedy ja zaczynałam pisać księgi jakubowe, w Wikipedii pod hasłem Jakub Frank były dosłownie dwa zdania.
zarówno w polskiej i troszkę może więcej w angielskiej. Dzisiaj, jeżeli otworzycie Wikipedię i zobaczycie, jest tam mnóstwo informacji, mnóstwo linków, odesłań i tak dalej. Prace nad sabataizmem, nad frankizmem są dosyć intensywne. Badają to zarówno historycy z Izraela i ci, którzy się zajmują historią w ogóle judaizmu i kultury żydowskiej, ale też historycy europejscy, w których no, frankizm tak wyraźnie zaistniał. Czasami mi się zarzuca, że ta książka jest za gruba i że się źle ją czyta i że trzeba było ją skrócić, ale wydaje mi się, że napisałam najmniejszą możliwą wersję tej opowieści. Zresztą, kiedy trwała praca redakcyjna, i tak usunęliśmy jakieś 100 stron, które dotyczyły głównie tego systemu wierzeń, bardzo ciekawego, bardzo niesamowitego, ponieważ uznałam, że to niepotrzebnie przeciąży książkę i nie wszyscy czytelnicy będą zainteresowani taką jakąś religioznawczą wiedzą, która się mieści w powieści. Ale pojawiło się dużo książek, odsyłam do bibliotek, do internetu na ten temat. I tak jak wspomniałam przedtem, wychodzą nowe fakty na jaw, na przykład te niezwykle ciekawe, o których wspomniałam, jak Ewa Frank spłacała długi dworu w Offenbachu. Taip, aš manau, kad negali turbūt būti trumpesnė knyga, kada kalbama apie praktiškai pusę šimtmečio. Romano veiksmas prasideda 1752 metais Rohatyne ir veiksmas vyksta Podolėje, tai yra dabartinės Ukrainos teritorija. Ir aišku, skaitant Rusijos karo Ukrainoje kontekste, tai kartais nusmerkia, nes dabar mes tuos vietovardžius žinom iš karo konteksto. Aš kaip literatūrologė vis tik norėčiau apie tą literatūrinę pusę pakalbėti, nes man greta visko šita knyga yra ir apie literatūrą, ir tai yra aišku užšifruota jos ir pačiame pavadinime, ir knygos sandaroje, tai knyga sudaro 7 knygos, ir man turbūt labiausiai tokie širdžiai mieliausi buvo tie rašto personažai, tai jau ir minėta poetė Elžbieta Družbacka, ir romanas prasideda epizodu, kuriame veikia Rohatyno dekanas Benediktas Chmieliovskis, toks kaip jūs gražiai rašot, pirmas turbūt lenkų enciklopedistas. Tai raštas, knygos ir turbūt pati jenta, kurią jūs sakot, kad na, išradot ketvirtą totalų į tą pasakotoje, tai turbūt su šita knyga jūs irgi darėt kažkokius literatūrinius ieškojimus, nes nekartą minėjot, kad jums reikėjo tos, na taip šiuolaikiškai tariant, droninės perspektyvos. Tak, ta książka była bardzo wymagająca pod względem znalezienia formy dla niej, dla tej całej opowieści. Ja się nie boję szukać nowej formy i wydaje mi się, że każda książka jakoś wymyśla formę na swój własny użytek i potem już staram się nie powtarzać tego. Wydaje mi się, że każda treść nie może, nie ma jednego wystarczającego gatunku, czy jakiejś właśnie formy, czy jakiejś struktury, która by mogła w jakiś czarodziejski sposób opowiadać każdą opowieść, że każda opowieść domaga się swojej. I tutaj sytuacja była niezwykle wymagająca, ponieważ tak jak powiedziałaś, akcja trwa 50 lat, na dodatek bohaterowie, którzy się pojawiają na początku i idą do końca, oni się starzeją, zmieniają się bardzo, a na dodatek zmieniają nazwiska, czasami nie raz i nie dwa. To jest jakby taki pochód płynnych tożsamości, więc zapanować nad tym wszystkim było niezwykle trudno i nie wyobrażam sobie, jak bym to mogła napisać w takiej tradycyjnej formie linearnej opowieści z jednym narratorem, który to wszystko opowiada. Stracilibyśmy wtedy bardzo dużo kontekstów,
Więc musiałam wprowadzić przede wszystkim dodatkowych narratorów. Tę książkę opowiada trzech narratorów właściwie. I wprowadzić swego rodzaju taką krótką, fragmentaryczny rytm podawania tej opowieści. Ona się dzieli na księgi, ale też na takie rozdziały i na podrozdziały, także to wszystko jest jak taka dosyć skomplikowana budowla. Te narratorki, czy ci narratorzy pozwolili mi spojrzeć na tę historię z innych po prostu punktów widzenia i wydobyć to, co mi się wydawało konieczne do pokazania. Nachman, który jest narratorem pierwszoosobowym, najbliższym przyjacielem Franka, opowiada tę historię najbardziej jakby czule, tak bym powiedziała, z bardzo bliska, z pełnym afekcie, z emocjami, ponieważ jest to człowiek, który kocha Jakuba Franka, który poświęcił mu swoje życie, więc przygląda się tym wszystkim wydarzeniom z bardzo bliska. Jest bardzo subiektywny, nie można mu ufać do końca, ale widzimy świat, widzimy wydarzenia z bardzo bliska i w bardzo taki emocjonalny sposób opowiadany. Jest trzecioosobowy narrator, który jakby jest głównym motorem, który prowadzi całą tę opowieść do przodu i którego kompetencje są na takie tradycyjne trzecioosobowego narratora, czyli jest w stanie opowiadać to, co się zdarzyło, widzi mniej więcej wszystko, to, co się jakoś wydarza, ale trzecioosobowy narrator jest też ograniczony w jakiś sposób, więc musiałam wymyśleć tą czwartoosobową narratorkę Jentę, jak mówisz, która ma pewne kompetencje jakby niesamowite. To znaczy ona widzi to, czego tamci nie widzą, ale widzi też to, jak powstaje książka. Ba, okazuje się, że na końcu ona widzi też tę osobę, która tę książkę pisze. I pamiętam, że kiedy napisałam ten moment, to miałam takie poczucie trochę metafizyczne, przeszedł mnie dreszcz, że narrator z mojej książki niejako jest szerszy niż ja, jako autorka, jako wykonawczyni tego, jako ktoś, kto produkuje ten tekst i go wymyśla. Więc są to takie strasznie ciekawe jakieś zaułki tego procesu twórczego pisania. Ja go do końca sama nie rozumiem. Przyglądam się temu w esejach i wtedy próbuję trochę użyć swojej nieco już zapomnianej wiedzy psychologicznej, ale dla mnie, muszę to szczerze powiedzieć, pisanie jest cały czas tajemnicą. Taip, paslaptis ir visko gero, iš tikrųjų, turbūt būtų sunku atsakyti apie dirbtinį intelektą, ar ne, ar jisai galėtų kada parašyti kokią gerą knygą. Jūs esate rašysi savo esė, kad be abejo knygus mus keičia. Tai kaip jūs pakeitė visa šita didžioji jūsų kelionė su Jokūbo knygomis, jo lab, kad romanas dabar, nežinau, aš jį perskaičiau dabar, vat būtent artėjant karo metinėms, tai tas dabartiškumas, kada nuolat knygoje yra primenama, kad laikai visada yra sudėtingi ir visada tvyro kažkokas politinės įsiaistrinimas, o šitoj knygoje yra 18 amžiaus antroji pusė, tas kažkoks nerimas. Tai kaip tas dabartiškumas, jūs irgi galvojat, kad šita knyga tarsi dar labiau prieškėjus prie dabarties, nors kalba apie visiškai kitus laikus. To dotyczy w ogóle tego, co rozumiemy pod pojęciem powieść historyczna. Mnie się wydaje, że jest to jakiś dosyć sztuczny konstrukt, ponieważ powieść historyczna to jest tekst napisany tu i teraz, współcześnie, o tym, jak wyobrażamy sobie to, co się działo w przeszłości. I możemy się oczywiście wspomagać materiałami, archiwami i tak dalej, ale zawsze to będzie moja wrażliwość i moje rozumienie świata, mój światopogląd nałożony na te czasy, które się, na to wszystko, co się działo w przeszłości.
Więc trzeba brać pewną poprawkę na to, że to jest tylko nasza interpretacja tego, co było. Ale kiedy się czyta te materiały źródłowe, to mam wrażenie, że często jest tak, że przeceniamy różnice, które wnosi czas w nasze życie. Że ludzie, którzy żyli 200-300 lat temu, wcale tak bardzo nie różnili się od nas, którzy żyjemy dziś. I że psychologia, wrażliwość, potrzeby, marzenia są bardzo podobne, takie jakie my dzisiaj mamy. I to było takie założenie poczynione przeze mnie na początku pisania tej książki, żeby móc zbudować postaci, które będą zrozumiałe dla współczesnego czytelnika i z którym współczesny czytelnik będzie empatycznie mógł się jakoś komunikować. Więc mówimy powieść historyczna, ale to jest powieść współczesna i uważny czytelnik z tej powieści domyśli się bardzo wiele o mnie, co jest dla mnie ważne, jakie mam poglądy polityczne, pewnie można to stwierdzić. Nie wiem, czy jestem feministką, jaki mam stosunek do wiedzy, czy mam poczucie humoru, czy nie mam, więc pisarzowi, pisarce nie da się ukryć jakby swojego uczestnictwa w tym tekście, który wydaje się może na końcu jakby obiektywny i historyczny, oparty na faktach, ale w gruncie rzeczy książka ta powstawała we Wrocławiu, w Krajanowie, w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku i o tym trzeba pamiętać. Aš jau matau, mojuoja mums jau tas laikas baigėsi, tai dar gal noriu mažo jūsų komentaro apie iliustracijas, nes esė, kuri publikuota knygoje Jūrusis pasakotojas, jūs rašot, kad šitos iliustracijos tarsi menkai su tekstu susijusios, bet man kaip tik atrodo, kad jos yra absoliučiai laiku ir vietoj tekste. Tai tiesiog norėčiau klausti, kaip sekėsi jų ieškoti ir kaip jūs šią taip gražiai sudėjot. Bardzo się cieszę, że pani to doceniła, bo rzeczywiście była to chyba najprzyjemniejsza praca po napisaniu książki czy w trakcie pisania. Buszowałam po prostu po archiwach. Spędziłam właśnie we wrocławskim Ossolineum bardzo dużo czasu studiując księgi z epoki. Panie bibliotekarki bardzo mi ofiarnie pomagały do tego, żeby to wybrać. Okazało się, kiedy się ukazało wydanie w Izraelu, okazało się, że zrobiłam mnóstwo błędów, ponieważ nie znam hebrajskiego i wybrałam czasami obrazki z napisami hebrajskimi kompletnie od czapy, kompletnie niezwiązanymi i w wydaniu izraelskim jest to jakoś poprawione. Ale ja zawsze mam ogromny szacunek do ilustracji i do książki, która lubię książki ilustrowane. I to właśnie nie ilustrowane w taki dosłowny sposób, tylko niejako ilustracje, które podsyłają klimat, atmosferę, pokazują jakby wrażliwość estetyczną ludzi danego czasu. Więc zawsze staram się, żeby w moich książkach ten element graficzny był obecny. Tai ką, gerbiama Olga, bardzo serdečiai dėkuoju jums, kad jūs iš tikrųjų prisijungėte ir labai, labai trumpai prabėgom, tikrai prabėgom, čia neįmanoma visko išnekėti per 45 minutės. Tai labai, labai laukiame jūsų Vilniuje, labai kviečiame atvykti į Vilnių ir labai tikimės, kad dar bus progų. Labai, labai ačiū. Koniecznie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Kito turbūt akivaizdų pristatymo, kad vidurys Jarutis ir Lara Lempert papasakotų apie visus vertimo niuansus. Jis bus jau suplanuotas.